jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi garścią fiołków i nic mu nie powie. Jak gdyby akacją zwolna zakołysze, by woń podobna jutrzennemu ranu z kwiaty białymi na białe klawisze otworzonego padła fortepianu. Jak gdy osobie stojącej na ganku daleki księżyc wpląta się we włosy, na pałającym układu wianku czoło lub w srebrne ubiera je kłosy. Jak z nią rozmowa, gdy nic nieznacząca bywa podobną do jaskółek lotu, który ma cel swój, acz o wszystko trąca, przejście letniego prorokując grzmotu, nim błyskawica uprzedziła tętno. Tak, lecz nie rzeknę nic, bo mi jest smętno. Ta poezja wymaga najzwyczajniej w świecie czasu i dojrzewania do niej. On, jak wiemy, był nie tylko niezrozumiały przez współczesnych, ale dzisiejszy świat, który no, jest ogromnie zabiegany, również skąpi mu tej chwili, żeby się przyjrzeć wierszom, które w moim przekonaniu niezwykle właściwie zawierają też analizę naszego społeczeństwa, naszego kraju. Ona jest bolesna i można powiedzieć, czytając Norwida, ciągle na nowo odkrywana. I teraz pierwsze miejsca, również dwa ex aequo, dla Mateusza Wąsa z 5 liceum w Krakowie. Cieszymy się bardzo, że te 20 lat byliśmy z Państwem, z młodzieżą, ze studentami, z historykami literatury, artystami, że upowszechnialiśmy poezję poprzez teatr, poprzez konkursy recytatorskie, poezję śpiewaną, wystawy. W 2001 roku pojechaliśmy jako jedyna instytucja do Paryża na Dni Norwida, gdzie pokazywaliśmy nasz spektakl i byliśmy jedynym ośrodkiem kultury i placówką, która w ogóle Norwidem się zajmuje i zrobiła właśnie spektakl norwidowski. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa dzisiaj zaprosić na spotkanie z naszym gościem, panem Håkonem Sandøy, reżyserem z Norwegii, który przyjechał do Polski właśnie na zaproszenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ja się bardzo cieszę i dziękuję, że Pan przyjął zaproszenie do nas. Cieszę się... Håkon Sandøy. Także, że będzie okazja przypomnieć film Dagny w reżyserii naszego gościa, film 77 roku, który dzisiaj bardzo niesłusznie jest już troszkę zapomniany, natomiast to jest naprawdę bardzo dobry film, niegdyś bardzo ważny i w niektórych kręgach nawet powiedziałabym kultowy. Kultowy, chyba, prawda? Kultowy. Ja przyjechałem do Krakowa prawie 50 lat temu, razem z Teatrem 38 i poznałem ich wcześniej, proszę. Kraków to jest ulubione miasto i tu spotkałem ślady Dagny Julii Przybyszewskiej, o której później robiłem film. Także Kraków to jest wielostronne i to jest dla mnie naprawdę najbardziej ukochane miasto w Polsce. Siehst wunderbar. Niemand kann sie halten. Ich beneide dich. Du wirst immer leiden. Ich versuche zu vergessen. Warum hast du das getan? Ich bleibe Freund. Rest des Lebens. Ich habe das gewählt, was ich will. Dagna, tak. O której był ten film, a ty z nią żyłeś bardzo długo, dlatego że to jest prawa i młodzieńcza i tutaj studia i tak dalej. Nie wiem, czy się nią wrazisz. Ona była taką kochanką twoją. Tak. Nadal. Dziękujemy.
Język zakręcony, a nie prosty, jest językiem młodości. Można tak pokręcić, wykręcić, przekręcić język, tak damski jak męski, że komisja rozdziawi szeroko usta. Zmiana pisowni imię słowów wywarła we mnie zamęt, bo nie mam pojęcia, co to jest! Fajnie, to znaczy dobrze, to jest ten poziom energii, o który chodzi na starcie. To jest ten poziom wymiany zdań, argumentów. O to chodzi, tak jak teraz ma być. Jakby to jest poziom, z którego możemy startować. Możemy iść jeszcze w górę z tym. To bardzo dobre reakcje są wasze. Ja obserwuję podczas całych zajęć ogromne zaangażowanie tych ludzi, zarówno starszych, jak i młodszych. Nie ma tutaj żadnych różnic między nimi. To jest piękne, to jest coś, co niesie nadzieję tak naprawdę, że mamy tak dużo osób, tak bardzo wrażliwych, różnie reagujących na tematy, które poruszamy. Dzięki temu myślę, że właśnie tutaj, w Nowej Hucie, sztuka pięknie żyje. Jaki też jest cel słowa? Jak słowo się czyta w sobie samym i dziejów jego promień cały rozejrzeć mało. Ten spektakl Słowotwór Kafe Literacka toczy się w kawiarni literackiej. Odbywa się tutaj dyskusja starszych i młodszych, w których usta wkładane są słowa Norwida i Różewicza. Dyskusja na temat słowa, roli słowa dawniej i w czasach współczesnych. Skąd ludzkość wie o tej jakiejś wolności słowa, którą krwie i poty przez wszystkie lat tysiące okupują próżno, a która jest niewolą wedle epok różną i której nikt nie widział królującej święcie. Lecz ktoś miał kiedy wyrwać z duszy jej pojęcie. Cóż stało się z świętymi wnętrznościami słowa? Gdzie ład nastroju pierzchną? Gdzie słowa budowa? Gdzie mąż, niewiasta, kapłan? Gdzie chóry i czelać? Źródła, zdroje, puchar i wiedza, jak przelać?